Spacerując wzdłuż Jeziora Drwęskiego mijamy po prawej stronie budynek pocztowy, który pełnił swoje role w sumie od czasów sprzed II wojny światowej albo i sprzed pierwszej. Po roku 1945 miał też swoje funkcje i o trzech sprawach, o budynku, o funkcji jaką pełnił w propagandzie, w docieraniu do ludności. No chcielibyśmy tutaj powiedzieć, omijając ten budynek, żeby też na niego spojrzeć jak na taki przykład dzisiejszego serwera telekomunikacyjnego, osobowego, żebyśmy coś o nim pamiętali. Siedząc pod murem urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego widzimy stary mur, który był wybudowany jeszcze w okresie przed II wojną światową. Widzimy też drzwiczki wyjściowe. Dla ciekawości były to drzwi wyjściowe w kierunku ogrodów, które były przypisane do opieki nad stałymi mieszkańcami budynku. Ten ogród był, że tak powiem, w ich użytkowaniu i tutaj aż prawie do brzegu jeziora, z małym wyjątkiem ścieżki, był ogród warzywny. Nie było tego budynku, który widzimy naprzeciwko, on był wybudowany w latach 70. W ogóle inaczej było z wjazdem, ale to od strony ulicy Mickiewicza się odbywało. Dla pojazdów konnych na początku, później oczywiście do pojazdów spalinowych, pocztowych. Jeżeli chodzi o strukturę tego budynku, to oczywiście o tym wjeździe od strony ulicy Mickiewicza, który później okazał się zbyt wąski dla zmienionych pojazdów, no bo jak z konnych wozów przesiedli się pocztowcy dosyć szybko w sumie na pojazdy spalinowe, to trochę było wąsko dla wzrastającej ilości paczek, no to i pojazd był coraz szerszy, potrzebny, nie mógł się pomieścić. Wówczas zrobiono ten wjazd od strony obecnej gospody u jazera. Ale oczywiście gospody wówczas nie było. W tle mamy z czerwonej cegły budynek w oryginale w sumie. Obecnie, kiedyś to był warsztat samochodowy, a jeszcze przedtem, zanim trakcja z konnej przeszła na spalinową, no to wówczas to była wozownia dla konia pociągowego, który po roku 1945 woził przesyłki na ekspedycję kolejową. Od strony ulicy Mickiewicza budynek poczty jest oczywiście przebudowany, ale tylko jeżeli chodzi o sprawy wjazdowe. Tu, gdzie jest główny napis Poczta Polska na czerwonym tle, był wjazd do tych pojazdów, które później się nie mieściły już. Tutaj główna trakcja wjeżdżała pod spodem. Jeszcze dalej w stronę przejazdu kolejowego było główne wejście dla ruchu pieszego, dla urzędu pocztowego. Tam, gdzie jest jeszcze stary taki stopień, zamurowany obecnie, bo była przebudowa urzędu pocztowego do nowych funkcji i wyczerpała się ta inicjatywa korzystania w ten sposób z tych wejść i wyjść. W roku 1945 Armia Czerwona, wkraczając na tereny Prus Wschodnich, zajęła Ostródę 21 stycznia, wszyscy to wiedzą. Przez początkowy okres oczywiście administracja wojenna obszarem przyfrontowym obejmowała również urząd pocztowy po niemiecki ze względów czysto strategicznych. Rosjanie po prostu bardzo dbali o takie budynki, bo im były one potrzebne do swoich celów. On był troszeczkę był zniszczony. W archiwum jest napisane, że bardzo mocno był zniszczony, ale wówczas percepcja tego języka była inna i to bardzo mocno nie odzwierciedlało naszego zapatrywania na ten dzień dzisiejszy. Co to znaczy? Dlaczego tak mówimy? Bo już w kwietniu, jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, budynek został oddany do użytku i został później przekazany grupie pierwszych pocztowców, którzy przybyli do nas z terenu bydgosko-toruńskiego. Nie było ich wielu. Mieli rosyjskie delegacje, po rosyjsku pisane, dla ciekawości, na odwrocie niemieckich dokumentów. Z drugiej strony było po niemiecku pisane, ale zupełnie co innego, no bo były braki
papieru. Urząd Pocztowy został zorganizowany jako obwodowy urząd o zasięgu działania 45 km. Promień taki obejmował. Nie było zbyt wielu pracowników, bo braki kadrowe dotyczyły oczywiście wszystkich. Było 4 pierwszych listonoszy. Ta czwórka miała 4 rowery. Zasięg działania jednego z rowerzysty listonosza był około 35 km w jedną stronę, więc wyobraźmy sobie, jak miał co 3-4 dni odbyć kurs do podległych urzędów pocztowych typu Grunwald i z powrotem, to osiągał przebieg 70 km. Ale co 4 listonoszy mogłoby roznieść listy po zrujnowanej Ostródzie? No nie, mieszkańcy, którzy zaczęli napływać tutaj w wyniku akcji przesiedleńczych, przychodzili codziennie pytać się do urzędu pocztowego właśnie tymi drzwiami, które są teraz zamurowane. Czy jest do nich jakaś korespondencja od zaginionych, oczywiście członków rodzin, po działaniach wojennych i tak dalej. Te historie znamy, nie ma co tutaj drążyć tematu. Poczta to nie tylko poczta, list i paczka, jak to dzisiaj sobie wyobrażamy. Poczta wówczas była zintegrowaną maszyną informacyjną, która obsługiwała listy, paczki, obsługiwała również okablowanie, czyli była pocztą, telefonią i telegrafem. Dołem w piwnicę wchodziły stare poniemieckie linie kablowe miejskie. Górą, nad tym portalem, jakbyśmy to powiedzieli, wchodziły na powietrzne linie telekomunikacyjne plus przewody, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, takiej akademickiej sieci po akademikach, czyli tego kołchoźnika. I on obejmował teren całego miasta. I to wszystko skupiała poczta w swoich rękach, plus jeszcze kilka dodatków. Całą prasę, kolportaż prasy, słynne książka Prasa Ruch wywodzi się z tego przedsiębiorstwa. Czyli dlatego zawsze mówimy, że to można by porównać do współczesnej serwerowni, tylko w innym aspekcie, ale na pewno informacyjnie jak najbardziej jest to dosyć dobre porównanie. Że to ten węzeł, dlatego tak Rosjanie, czy każda armia, nie, już mniejsza o tych Rosjan, każda armia wkraczając na jakieś tereny dba o linie kolejowe, o mosty drogowe, no i o węzły kablowe. Główną rolą poczty jednakże, oprócz tych taktycznych jakichś spraw, była przede wszystkim taka rola, że to, co wspominałem, w aktach archiwalnych jest to opisane szczegółowo, że ludzie tutaj przychodzili, pytając się codziennie o korespondencję. Czyli listonosze też zacierali, pomimo że na rowerach, ale zaczęli docierać coraz dalej do różnych odległych miejscowości, które podlegały temu sektorowi pocztowemu. No była jakaś łączność zapewniona. To integrowało oczywiście wokół poczty. Wokół poczty też się tworzyły inne jednostki organizacyjne, jak pewnie biblioteki, takie punkty biblioteczne, pewnie posterunki milicji obywatelskiej, no bo był przewód i tak dalej, więc rola integracyjna była dosyć znaczna, chociaż tą rolę znaczną integracyjną późniejsze opcje polityczne też próbowały niestety wykorzystywać do roli odwróconej od integracji, czyli do pytania się, co tam słychać w terenie, panie listonoszu, czyli taka infiltracja była jakaś czyniona. Też były takie próby wobec tej służby doręczycieli. Ze względów na to, że w terenie przebywało bardzo dużo osób o narodowości niemieckiej, w sumie to większość. Potem dużą grupą byli oczywiście przesiedleńcy i dużą następną grupą byli przesiedleńcy, to znaczy dwie grupy przesiedleńcze były. Mazowiecka i, jakbyśmy to powiedzieli żargonowo, z Zabuga, czyli z terenów obecnie linii granicznej na rzece Bug. W roku 1945 był to więc taki punkt zbiorczy dla informacji listowych, paczek, dla wymiany też pieniądza, bo kasa tutaj funkcjonowała, oraz coraz częściej udawało się uruchomić ręczne centrale telefoniczne w terenie podległym, więc można było też łączyć się już bezpośrednio linią telefoniczną. I to taka funkcja mocno łącząca ze strony technicznej była tego całego przedsięwzięcia pocztowo-telekomunikacyjnego oraz prasowego. Budynek na rogu albo przy rondzie
przy rondzie ulicy Grunwaldzkiej z Czernieckiego. W 1945 roku, zaczął pełnić rolę siedziby redakcji dla radiofonii przewodowej, czyli dla tego kołchoźnika, tego radiowęzła, który w akademikach nieraz spotykamy, albo w innych jeszcze miejscach, że z głośnika na ścianie wpłynie jakiś dźwięk. Oczywiście tutaj nie schodziły się wszystkie przewody ze względów technicznych. Ze względów technicznych one się schodziły tam na dole w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym. Natomiast między tym obiektem radiowęzeł był spięty linią też na powierzchnię, między latarniami, słupami, drzewami. Czasami, jak to po wojnie bywało, szły przewody na powierzchnię do transmisji po radiu. I dokąd to radio docierało? A kto mógł, kto miał głośnik, kto zgłosił zapotrzebowanie, ten stał się posiadaczem po prostu takiego urządzenia odbiorczego, najprostszego. Głośnik plus urządzenie oczywiście dopasowujące, transformator tam w środku był, ale to mniejsze szczegóły, można było regulować głośność. I teraz, co tam w tym głośniku upłynęło? No, była muzyka, ale przede wszystkim były programy takie przedwyborcze, propagandowe, informacyjne, ogłoszenia o jakichś niebezpieczeństwach, bo przecież w ruinach tu się poruszali nasi poprzednicy, więc tych ogłoszeń dużo było. Oczywiście była też propaganda wrzucona w ten kanał transmisji. Wszystko można, moglibyśmy to porównać do... Oczywiście stąd żabi skok do internetu. Tak, to wszystko się łączyło razem, informacje dochodziły do... Tylko ten internet przewodowy był jednostronny. Można było tylko odbierać. Nie można było tak, jak teraz klikniesz i wyślesz maila. To jeszcze wtedy tak nie działało, tak? Ale można by to przyrównać, że to jakiś zaczątek takich myśli informacyjnych oczywiście, nie w technologii cyfrowej, o tym nie gadamy. Przewracając do tego tematu informacyjnego, to ta droga przepływu informacji w związku z tym, że linie kablowe, że na pieszo albo rowerem, albo konno, gdzieś tam ten koń, ten obieg informacyjny był długi. To nie tak jak obecnie, że jak masz w miarę dobry przepływ internetu, szybko to powinno iść. Wtedy taki przepływ trwał 21 dni, 30 dni. Później to skracano aż do obecnego stanu. Jeżeli chodzi o tą stronę techniczną tych przewodów, to żeby się połączyć z kimś, trzeba było poczekać, czy jest linia niezajęta. Trzeba było zamówić połączenie, bo obsługa nie była jeszcze w 1945 roku zautomatyzowana, tylko była ręczna. Siedziały najczęściej w służbie telefonicznej panie, były tak zwanymi telefonistkami i one, no znamy to z audiotechniki, no w te otwory, mówimy gniazda wejściowe typu jack, 6,3 mm, wkładały te wtyczki bananowe i łączyły jednego z drugim. Ten proces też oczywiście odpowiednio długo trwał. Był dosyć niezawodny, ale łączność była słaba. Jak już było połączone, to była jakaś transmisja, a dźwięk był taki sobie. Oczywiście te wszystkie informacje dalej spływały do węzła Urzędu Pocztowo-Telefoniczno-Telegraficznego Obwodowego i tam były w odpowiedni sposób przesyłane dalej po linii telefonicznej. Były też oczywiście przez służby nadzorowane, czy jest prawidłowy ten obieg informacji. Nie tylko pod względem technicznym, była też wyspecjalizowana komórka zewnętrzna, która się zajmowała, że tak powiem, no, nadzorem nad treścią. Czyli taka, no, trudno to powiedzieć na dzisiejsze standardy, no inwigilacyjne po prostu, tak? Spacerując po Ostródzie, warto zawsze mieć spojrzenie z refleksją. Czyli jak coś niszczymy, jak coś budujemy, co z uwzględnieniem tego, są małą chociaż dozą pamiętania o tym, jak to kiedyś było. Nie chodzi o to, żeby wszystkie zabytki równo stały pod rząd, bo to jest niemożliwe, bo tu były duże zniszczenia, ale jak mamy jakiś kawałek, jakiś wycinek historii, to żebyśmy też w pełni świadomości do tego jakiegoś elementu podchodzili, żeby on był jakoś uwieczniony.